W studiu Radio Opole witamy doktora habilitowanego Stankomira Nicieje, profesora Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, mówi się o tym, że te ostatnie wybory na Wyspach Brytyjskich to była prawdziwa rewolucja, jeśli nie trzęsienie ziemi. Partia konserwatywna najsłabszy wynik w historii. Z czego to się wzięło? To się wzięło z kilku czynników, ale najważniejszym czynnikiem to jest jednak demoralizacja całej partii konserwatywnej, która wyniknęła z 14 lat rządów bez przerwy. No i nastąpiło naturalne zużycie materiału, który znamy dobrze w polityce, więc na pewno tutaj te wybory były bardzo trudne do wygrania dla konserwatystów, ale niemniej jednak nie, nie, nie oznacza to, że nie było innych błędów i generalnie. Ocenia się w tej chwili na wyspach brytyjskich, że te wybory to jest jednak sygnał raczej wyrzucenia konserwatystów na margines życia politycznego niż jakiś silny mandat dla partii pracy, która obejmuje teraz rządy Wielkiej Brytanii. I to 14 lat to nie tylko naturalne zużycie afery, które często towarzyszą przy tak długim sprawowaniu władzy, ale także różne rzeczy związane, no z najważniejszym wydarzeniem, który, za które odpowiada partia konserwatywna, czyli za Brexitem. To są wiele z tych kryzysów, wiele z tych afer to konsekwencje bardziej lub mniej związane z tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii po decyzji społeczeństwa, aby opuścić Unię Europejską. Czy, ale można też trochę powiedzieć, że konserwatyści zapłacili za cudze błędy, bo przecież za brexitem stał bardzo określony człowiek z nazwiska znany Nigel Farage, prawda, który, jego, jego ugrupowanie właśnie, które namawiało do wyjścia z, z Unii Europejskiej, a teraz no, Brytyjczycy jakoś nie dali mu wielkiego mandatu do rządzenia. No, jest ciągle na marginesie. Wyprowadził Wielką Brytanię, zrobił swoje i co dalej? A, Nigel Farage to chyba jedna z najbardziej fascynujących, a jednocześnie kontrowersyjnych figur we współczesnej e, polityce brytyjskiej, bo to na pewno jest bez wątpienia talent polityczny. Ale też taki rozrobiaka trochę. No, na, na tym polega. Na tym polega jego talent polityczny, że on umie się znaleźć. Bardzo trudno jest zagonić go na, do narożnika i nawet teraz, jeżeli wiemy, że Brexit jednak był gigantyczną porażką, Wielka Brytania nic nie zyskała na tym, to znaczy do dzisiaj... Jednym z największych kłopotów, jakie mają e, zwolennicy Brexitu i ci, którzy doprowadzili architekci Brexitu, odpowiedź na proste pytanie. Wymień jeden konkretny, jedną, jedną konkretną rzecz, która, y, która, która da, której dał Wielkiej Brytanii Brexit. Nie ma ani jednego pozytywnego aspektu. Cały czas mówimy w sferze abstrakcyjnej. Wolności, suwerenności, ale jak ta suwerenność się przekłada na codzienne życie Brytyjczyków, to od razu jest gorzej. Teraz politolodzy brytyjscy mówią, że całe brexitowe referendum to jest jedyny w historii chyba nowożytnej Europy przykład, kiedy naród głosuje sam za nałożeniem na siebie sankcji i sam w imię wolności tą wolność sobie ogranicza, bo teraz wiemy, że jednak, pomimo tych obietnic, tak naprawdę zakres wolności Obywateli zakres poruszania się, podejmowania pracy tam, gdzie mogą prowadzenia działalności gospodarczej, jednak uległ ograniczeniu, a nie rozszerzeniu. no Tym bardziej, gdy się wspomni, że przecież Brytyjczycy byli w Unii Europejskiej, ale na bardzo korzystnych dla siebie warunkach, prawda? Oni mieli tam wiele wykluczeń z tej wspólnej polityki europejskiej. Tak, tak. Te przepychanki z Unią Europejską to nie jest nowy motyw w, w, w historii Wielkiej Brytanii. I od samego początku, w ogóle na początku dwa razy nie chciano wpuścić. Francuzi zablokowali w, Unio, w, w Unii Europejskiej Wielka Brytania jest dopiero od 1973 roku, ale nie ze swojej winy, tylko z, z, z winy Francuzów, którzy podejrzewali, że Brytyjczycy nie będą od początku entuzjastami. No jak się okazało, mieli rację, ale później y, te wszystkie y, perturbacje Osiągają swój szczyt za premierostwa pani Margaret Thatcher. I to jeszcze jest ten moment formowania się Unii Europejskiej, kiedy Margaret Thatcher udaje się wynegocjować bardzo, bardzo korzystne warunki partycypacji. Więc, jeżeli, jeżeli temat, na razie ten temat nie istnieje w polityce brytyjskiej, ale wiele osób podejrzewa, że prędzej czy później wróci na agendę kwestia powrotu do Unii Europejskiej. I na pewno, na pewno takich wa warunków Wielka Brytania nie utrzyma, jak miała, kiedy została członkiem, została członkiem Unii Europejskiej w 1973 roku. No i pytanie wtedy ewentualnie, czy Francuzi się znowu zgodzą? No oto tak. No, też to będzie być. też ważne pytanie. Panie profesorze, a czy to jest tak, że w dalszym ciągu Partia Konserwatywna jest odbierana jako partia establishmentu, partia pracy, jako partia klasy robotniczej i reprezentujące bardzo rozbieżne różne interesy? to już się wymieszało na tyle, że to nie ma znaczenia. Na takim bardzo podstawowym poziomie, skrótowym, to tak. To są te wartości, które reprezentują partie, ale oczywiście, jak wejdziemy w szczegóły, to się okaże, to są takie bardzo szerokie obozy polityczne. W ogóle w tych systemach, gdzie dominują dwie partie, tak jak to jest w Wielkiej Brytanii, to partie polityczne mają zawsze wiele frakcji. No i oczywiście w, w, w partii konserwatywnej dominują ci, którzy skończyli prywatne licea i chodzili do Cambridge albo do Oxford na studia, a w partii pracy takich przedstawicieli, Przedstawicieli jest trochę mniej, a więcej jest. Ludzi, którzy przyszli do partii ze związków zawodowych, z różnego rodzaju ruchów miejskich. Tak, takie są specyfiki, ale oczywiście to później się wyrównuje i na pewno mamy do czynienia z taką rewolucją, że po raz pierwszy mamy w, 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 w gabinecie premiera Starmera dominację ludzi, którzy nie chodzili, bo to jest taki bardzo, bardzo ważny klasowy nie chodzili ani do Eton, ani do, do rugby, do tych najbardziej elitarnych, już nawet nie nie uniwersytetów, tylko tych szkół średnich prywatnych, które, które kształtują brytyjską elitę już od wielu setek lat. Więc to jest taki pierwszy rząd, gdzie do e, e, ministrami czołowymi czyli minister skarbu, wicepremier, minister spraw zagranicznych, który zresztą wczoraj odwiedził Polskę. Oni chodzili do tak zwanych grammar school. To są te państwowe licea, które, które kształcą naj, naj, najszersze, najszersze grupy społeczne. Natomiast bardzo ważną dystynkcją w klasowym społeczeństwie brytyjskim to jest to, że się chodziło do prywatnego, elitarnego liceum czy szkoły średniej. Mhm. A, ale to jest znak jakichś m, przemian społecznych, rozczarowania też elitami? Tak, tak, w dużym stopniu, bo e, partię konserwatywną, tą spod znaku Camerona, tą spod znaku Johnsona, wszystkich wyedukowanych w Eton i w Oksfordzie, właśnie obwinia się za nie tylko Brexit, konsekwencje, nieumiejętność zatrzymania tego procesu samookaleczenia się brytyjskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim za niezwykły cynizm i hipokryzję. Bo to jest to, co, co chcieli osiągnąć Brytyjczycy. Chcieli ukarać Konserwatystów za to, że sprzeniewierzyli swoje się swoim własnym wartościom, że odeszli od y, tradycyjnego programu propaństwowości y, y, jakby czy, czy identyfikowanie się z tymi podstawowymi wartościami, które są związane z, z rodziną, z, z ojczyzną, z obroną ojczyzny. Tutaj niestety na tych wielu frontach konserwatyści zawiedli, no i chyba najbardziej znanym takim. Uosobieniem tego jest postać Borysa Johnsona i to jak z jednej no, ale strony bardzo malowniczy człowiek, bardzo wdzięczny temat do opisywania w bulwarówkach. Oczywiście, no jeżeli mówimy o osobowości, to tak, no to można porównać. On bardzo nie lubił tego określenia, ale często się go porównywało do Donalda Trumpa. Nie jest to określenie sprawiedliwe, bo pod względem intelektualnym czy Generalnego wyrobienia, to jednak Johnson stoi na trochę wyższym poziomie, ale to jest polityk, który można powiedzieć był absolutnym hipokrytą. To znaczy, jego ro, e, e, rozejście się tego, co mówił publicznie, a co robił prywatnie było tak, y, y, tak dalekie, że nie dało się obronić nawet przy jego wszystkich zaletach, jako wspaniałego mówcy, barwnej postaci, człowieka, którego, który ma na pewno, taki wiele z nas na pewno lubi ten typowy brytyjski humor, więc Johnson jest uosobieniem wszystkich tych cech. Na pewno jest barwną postacią, na pewno jest wspaniałym kompanem do y, obiadu, do, do posiadówki w pubie. Do imprezy ale, w trakcie pandemii. Tak, a i, I oczywiście do imprezy był duszą towarzystwo. No ale y, ta hipokryzja, że jednej strony narzuca się społeczeństwu jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów antykowidowych, że praktycznie zamyka się ludzi w domach, nie pozwala się wychodzić, nie mówiąc już o organizowaniu przyjęć i Godzinę później organizuje się huczne przyjęcie, tego nikt już mu nie mógł wybaczyć i musiał w, w, całkowicie zniknąć z brytyjskiej polityki. No ale to też pokazuje pewną skuteczność brytyjskiego systemu kontroli władzy, prawda? No bo jednak yy, opinia publiczna jest w stanie politykę rozliczyć i zmusić go do tego, żeby ustąpił. Jeżeli patrzymy się na to w ten sposób, to tak, dla, dla Brytyjczyków wielką porażką jest to, że do takiej sytuacji w ogóle doszło. Więc oni by chcieli, żeby nie musieli tego weryfikować. Najlepiej by było, więc taką główną misją teraz Starmera, Starmer. Oczywiście ma wiele zadań przed sobą. Brexit i wojna w Ukrainie, pandemia, skutki pandemii to są gigantyczne konsekwencje, którym musi stawiać czoła. Ale najważniejsze jego zadanie i na tym się będzie skupiał, bo będzie przywrócenie przyzwoitości do polityki. To, żeby ta, ta bariera pomiędzy tym, co się mówi, a jak się postępuje w życiu prywatnym nie była aż tak denerwująca i nie była aż tak, tak radykalnie rozwarta. A myśli pan, że to będzie istotniejsze z punktu widzenia przeciętnego Brytyjczyka, niż czy jakość życia, czyli to, czy, czy skończy się to spowolnienie gospodarcze, które daje się Brytyjczykom we znaki, czy, czy uda się rozwiązać na przykład problemy migracyjne, czy uda się na przykład tendencje odśrodkowe zatrzymać, prawda? No, partia szkockich nacjonalistów poniosła klęskę, można powiedzieć, w tych tak. wyborach, ale to nie kończy przecież je, tego projektu. Na pewno y, Wielka Brytania jest na rozdrożu i okoliczności międzynarodowe budują całe to napięcie. No ale widzimy, że to nie są problemy unikalne. To samo animuje politykę we Francji. Widzimy, jak dramatyczna była kampania wyborcza we Francji i do, do tej pory nie wiadomo, jakie są konsekwencje, bo dopiero mamy wczesne wyniki i Francuzi sami muszą się, sami się muszą zorientować, co to znaczy. W Wielkiej Brytanii to poszło trochę szybciej ze względu na specyficzny system wyborczy, więc w czwartek były wybory, a w piątek przed południem był już nowy premier. A w, a w sobotę rano był już cały skład gabinetu do, do dyspozycji premiera. Więc tu akurat y, rzeczy poszły szybko. Jest, są wyzwania. Na pewno dla tej części bardziej konserwatywnej, prawicowej, numer jednym jeden wyzwaniem jest imigracja do Wielkiej Brytanii, która jest rekordowa. Brexit miał położyć temu kres. Paradoksalnie, imigracja się zwiększyła. Po Brexit, w Brexicie nic nie, nic nie spadło. Więc z jednej strony, ale dla większości społeczeństwa to jest to, co Pan e, e, wspominał, czyli lawinowo rosnące koszty życia. Po wojnie, w, w wybuchu wojny w Ukrainie, po pandemii, radykalnie zwiększyły się koszty życia, szczególnie ceny energii i ceny żywności w Wielkiej Brytanii, co zepchnęło znaczne części brytyjskiego społeczeństwa do, w, w, strefę, w strefę ubóstwa, więc to będzie najwyż, naj, najważniejszy wymiar. Większość obserwatorów mówi, jeżeli chcemy zlikwidować te napięcia, na początku trzeba rozwiązać problem, problem z, z kosztami życia, kryzysem mieszkaniowym. Wiele z tych problemów mamy też u nas w Polsce drogie mieszkania, drogie, drogie ceny energii, e, droga żywność, e, niedostępność pewnych dóbr. No i oczywiście to też w Wielkiej Brytanii, co zbliża Wielką Brytanię do Polski, to jest zapaść służby zdrowia. Więc to będzie ten, ten problem, którym Starmer będzie się musiał zmierzyć długa od razu, lista, panie profesorze. Bardzo długa lista, dlatego mamy. A czasu do następnych wyborów być może wcale nie tak wiele. Hmm. Więc myśli pan, że, to, ten system, że ta władza Partii Pracy się utrwali, czy to będzie taki jednokadencyjny e, incydent? Na razie mają bardzo silny mandat, przynajmniej w przełożeniu na mandaty. Hmm. Więc y, wydaje mi się, że będziemy mieli raczej pełną pięcioletnią kadencję brytyjskiego parlamentu, to wynika z, z artymetyki. Natomiast jeżeli Starmerowi uda się przywrócić tą przyzwoitość do, do brytyjskiej polityki i ustabilizować nie, te problemy nie znikną, ale przynajmniej zmniejszyć ich dotkliwość dla brytyjskich, to może liczyć na taki dłuższy, dłuższą kadencję, jak to było w przypadku Tonego Blaira, czy w przypadku konserwatystów, chociaż tu stabilność polityczna była mniejsza, bo to była 14-letnia kadencja, ale pięciu premierów aż w, w tym czasie, więc to na brytyjskie warunki absolutny rekord. A już tak no To też stabilności nie budowało, prawda? Ja, nie, nie, nie budowało stabilności i to też było jeden z z tych czynników, że brytyjskie społeczeństwo, które oczekuje od Partii Konserwatywnej właśnie przypilnowania gospodarki, właśnie przewidywalności, Właśnie przywiązania do tradycyjnych wartości propaństwowości w, w swoim postępowaniu. Na tych wszystkich frontach Partia Konserwatywna Brytyjczyków zawiodła, dlatego Brytyjczycy ruszyli do urn, żeby konserwatystów za to właśnie ukarać. A myśli Pan, że Partia, partia Pracy będzie łagodniejszym, Okiem patrzyła na te aspiracje, właśnie Szkotów do niepodległości, niż konserwatyści, którzy jasno mówili, że nie ma mowy o żadnym e, oddzieleniu się o, sentyment, od młodzieży. Sentiment w Anglii oczywiście jest za zatrzymaniem Unii. Wydaje się, że w obliczu klęski e, można mówić, bo ta partia, mówimy o klęsce konserwatystów, mhm. ale Szkocji nacjonaliści jeszcze bardziej dotkliwie ponieśli klęskę, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. To na pewno osłabia to tendencję do e, r, r, niepodległości. Natomiast e, wiadomo, że e, lejburzyści. W, bardziej przychylnym okiem będą się patrzeć na różnego rodzaju ruchy autonomiczne, czyli dawanie większej autonomii. Szkoci tą autonomię mają już dużą. To zostało załatwione w 1997 roku, czy od 2000 roku, przez tak zwaną dewolucję, czyli, czyli e, 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 reformę administracyjną przeprowadzoną przez wcześniejszego e, lejburzystowskiego premiera Tonego Blera. Szkoci mają swój rząd, mają swój parlament, mają duży zakres autonomii więc tu nie chodzi. O, o, o powiększanie. Oczywiście większość partii e, e, pracy, z, która jest związana z Anglią, nie chce rozerwania tej Unii, tak samo jak konserwatyści, więc będą dążyć, żeby osłabić, aby jakoś uśmierzyć. Pewnym mandatem, bo jaki, jest naj, jaki był naj, najważniejszy ten, ten, ten czynnik, który powodował do rozerwania Unii, jest oczywiście Brexit, bo... Wyniki referendum były radykalne. Szkoci, ponad 60% szkotów głosowało za pozostaniem w Unii Europejskiej. Oni nie chcieli nigdy z tej Unii Europejskiej wychodzić i oni uważali, że to Anglicy wyrywają ich z naturalnego ich miejsca w Europie. Zresztą Szkoci mam też trochę inną, tak przynajmniej próbują to sugerować, że mają trochę inną mentalność polityczną, że politycznie im bliżej jest do krajów skandynawskich, do Norwegii, do Szwecji, oni by chcieliby takiego bardziej opiekuńczego państwa, państwa bardziej obecnego w życiu obywatela. Natomiast Anglicy, oni są bardziej zafascynowani wolnorynkową, bardziej libertariańską filozofią, więc tu też mamy mentalnościowe różnice, które się przekładają na różne wybory polityczne. Inaczej głosowali w referendum brexitowym, inaczej głosują w wyborach parlamentarnych. Szkocja ma swoją bardzo, bardzo różną charakterystykę od reszty Zjednoczonego Królestwa. Ale to wspomina Pan o, o Szkocji, że, że Szkocja, ale największym zagrożeniem dla spójności jest Irlandia Północna, mhm. bo ten problem, to znowu kolejny problem, który nie istniał przed Brexitem, a pojawił się jako konsekwencja Brexitu. O tym zwolennicy Brexitu nigdy nie mówią, w tej chwili, ale teraz z tym problemem trzeba się, trzeba się e, e, zmierzyć, ponieważ w tej chwili Irlandia Północna, która jest częścią Zjednoczonego Królestwa, z jednej strony jest poza Unią Europejską, a de facto jest w Unii Europejskiej, bo jest w Unii Handlowej i w Unii Celnej. Czyli de facto granica pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią przebiega w tej chwili na Morzu Irlandzkim. Więc e, no bo... E, alternatywą do tego byłoby zbudowanie twardej granicy pomiędzy Irlandią Północną, a Irlandią Południową. No nie da się tego zrobić inaczej. Albo cała wyspa jest we wspólnym rynku i w Unii Celnej, albo wyłączamy Irlandię Północną i wtedy musimy zbudować posterunki. Co oznacza zerwanie porozumienia z, 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 z Wielkiego Piątku, który z, przy, położył kres rywalizacji pomiędzy katolikami a protestantami. Więc Wracamy do lat 80., wracamy do terroryzmu, do walki między grupami o, 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 i co jeszcze bardziej komplikuje sytuację dla Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy od tego roku okazało się, że katolików jest więcej w Irlandii Północnej niż, w, niż protestantów. Czyli jeżeli ogłosimy referendum. No, to już wyniki nie będą takie pewne. Jeżeli w społeczeństwu irlandzkiemu, Irlandii Północnej damy możliwość zagłosowania, to najprawdopodobniej będzie taki wynik, że większość opowie się za przyłączeniem do Republiki i wyjściem z z Zjednoczonego Królestwa. Więc cała masa problemów została otwarta. Brexit miał być idealnym lekarstwem na wszystkie problemy: na, na służbę zdrowia, na problemy w edukacji, na imigrację. Żaden z tych problemów nie został rozwiązany. Natomiast doszedł cały, cały zestaw nowych, zupełnie nieprzewidywalnych, wcześniej nieantycypowanych problemów. I teraz Wielka Brytania z tym musi działać. No i Kiel Starmer, który nie miał żadnego udziału w tworzeniu tych. Przepisów ani tej rzeczywistości, teraz tą rzeczywistością będzie musiał się uporać. No tak sobie myślę, że ten przykład Wielkiej Brytanii po brexicie to powinien być taki przykład odstraszający dla społeczeństw państw należących do Unii Europejskiej przed no, uleganiem tej pokusie, prawda, o odłączenie się. To jest ja w ogóle każdemu, kto interesuje się integracją europejską, ale także w ogóle polityką. Jak prowadzimy kampanie wyborcze, jak przekonywujemy społeczeństwo. Brexit to jest najbardziej spektakularny właśnie przykład, jak możemy przekonać. Znakomitą większość społeczeństwa, żeby głosowała przeciwko swoim własnym interesom. Dla mnie najbardziej spektakularnym przypadkiem jest to, to że w, całkiem spora grupa starszych Brytyjczyków mieszka obecnie na południu Europy. To znaczy, posprzedawała sobie Aha. swoje domy w Anglii i kupili posiadłości w południowej Hiszpanii, we Włoszech czy w uciekli, południowej po Francji. Oni uciekli. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo duża grupa z tych ludzi, którzy przenieśli całe swoje życie na południe, na przykład Hiszpanii, głosowała za wyjściem z Unii Europejskiej. Jak to Nie wytłumaczyć? To jest nieprawdopodobne. Sami większość z nich teraz pukają się w głowę. Jak mogliśmy się dać tak oszukać, ponieważ stracili przywileje? Bardzo mocno to utrudnia ich życie, ale ci najwięksi zwolennicy Brexitu powiedzieli: No, co wy się przejmujecie? To Europa nas potrzebuje. My nie potrzebujemy Europy, oni będą o nas zabiegać, wy was, dla Was jesteście cenni. Jak się okazało, aż tak bardzo Europie nie zależy na Wielkiej Brytanii i Brytyjczycy mieszkający w, w, na przykład w południowej Hiszpanii muszą podlegać takim samym przepisom jak obywatele innych krajów spoza Unii Europejskiej, co okazuje się niesłychanie dla nich kłopotliwe. Paszporty, ale nie tylko, także służba zdrowia, prawda, za którą trzeba płacić. Tak, tak. A jeszcze chciałem zapytać o jeden, bo tam się pojawił wątek związany właśnie ze skutecznością przekonywania do działania wbrew własnym interesom. A tak z perspektywy czasu, to co najbardziej pomogło właśnie tym, którzy opowiadali się za wyjściem Wielkiej Brytanii? Czy mówi się o tym, że, że to media społecznościowe odegrały ogromną rolę? Czy pan profesor się zgadza, że to, to było to narzędzie? Na pewno bez mediów społecznościowych nie udałoby się przekonać tak szeroko. Grupy, ale też nie dominizujmy mediów społecznościowych, bo za Brexitem głosowała głównie starsza część populacji, czyli ci, którzy akurat nie, 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 nie używają mediów społecznościowych. No oni się do dobrych wspomnień z, z czasów świetności. Na pewno warią. głównym czynnikiem było za wykorzystanie tej nostalgii za świetnością Wielkiej Brytanii jako imperium kolonialnym, że my to jesteśmy taki wspaniały naród, że nie potrzebujemy. Udało się zwolennikom Brexitu w, jak gdyby wbić do głów większości społeczeństwa Proszę też pamiętać, że, ten, że referendum brexitowe to nie była jakaś wielka. To jest zaledwie o 1,5%. Tam było 48% do 51,5%. Więc to, to, jest, to było naprawdę głosowanie, które było bardzo, bardzo blisko. Na 30, 33 3 miliony Brytyjczyków ponad, które głosowały, to tylko ten milion 200 tysięcy zadecydował o tym, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Ale udało się ich przekonać, ponieważ stworzono taki prosty mechanizm. To jest zresztą mechanizm populizmu. E, identyfikujemy realny problem i dajemy bardzo prostą, bardzo prostą e, diagnozę, jak to rozwiązać. Brexit polegał na tym, te główne, główny ten, ten nurt był taki, wszelkie problemy, za duża emigracja, właśnie kryzys mieszkaniowy, kryzys w służbie zdrowia, rosnące koszty życia. To wszystko jest przez to, że mu musimy podlegać dyktatowi Brukseli. Wyjdziemy spod tego dyktatu, nasza gospodarka nabierze skrzydeł, wszystkie problemy znikną, emigranci wyjadą, ceny spadną, będziemy mieli gdzie mieszkać, z, e, korytarze szpitalne opustoszeją, szkoły zaczną normalnie funkcjonować. Nic z tych rzeczy oczywiście się nie stało. E oni też mówili, że nie będziemy musieli płacić do brukselskiej kasy. Oni szacowali, że to jest 250 milionów funtów dziennie. Jeździły autobusy po Wielkiej Brytanii, które ogłaszały, te 250 milionów dziennie wpuścimy do służby zdrowia. Będziemy mieli najlepszą służbę zdrowia, bo te wszystkie pieniądze, które marnujemy, wykorzystamy. Oczywiście była to nieprawda. Rolnikom obiecywano, doprawda, do stracicie, stracicie dotacje, ale my wam to skompensujemy. No oczywiście skompensowali te. Mają subwencje? No nie mają. Oczywiście, że rolnicy stracili te subwencje. Stracili, a przede wszystkim, e, e, jeżeli chodzi o Brexit, to taką naj, najbardziej spektakularnym jest klęska brytyjskiego rolnictwa. Się okazało, że jak wyjechali Polacy, Rumuni czy, czy, czy Słowacy z Wielkiej Brytanii, którzy byli głównymi pracownikami sezonowymi, to zbiory po prostu zgniły na brytyjskich polach. Mm. Farmerzy nie mieli kim zebrać tego i wiele farm się zamknęło, zbankrutowało. To dla Wielkiej Brytanii globalnie nie ma znaczenia, bo rolnictwo to stanowi jakiś tam pół procent gospodarki, więc przeciętny Brytyjczyk tego nie, nie zauważy, bo te zgnite owoce można za, zastąpić importem. No ale ponieważ są ograniczenia brexitowe, to zaimportowana żywność jest droższa. Dlatego Brytyjczycy obudzili się w takiej rzeczywistości po Brexicie, że albo brakowało żywności, pewnych towarów nie, nie można było dowieść, albo to te. Te, te produkty żywnościowe, które zawsze kupowali, okazywały się kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt procent droższe niż to, co było przed Brexitem. Więc y, takie najbardziej odczuwalne to są wzrost cen żywności, później ceny energii one też są powiązane z Brexitem częściowo bardziej to jest związane z wojną w, w Ukrainie. Cała długa lista powodów, dla których wygrała Partia Pracy, jednym słowem. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Stanka Nicieja y, y, był dzisiaj naszym gościem. Uniwersytet Polski dodajmy. Dziękuję bardzo.